Pani Katarzyna Chyjak-Mynarczyk, trener w SZS OMS w szkole sportowej. Takie zimowe bieganie, o to pytam się tutaj różnych osób, jak pani w pani ujęciu właśnie biegi zimą? Bo się kojarzy, że to taki okres od wiosny do jesieni, a później buty na koły. Myślę, że systematyczność. Od września jak się zaczyna, to kontynuujemy. Październik nie ma, że brzydka pogoda. Ubieramy się adekwatnie do pogody, wychodzimy biegać. Metodą małych kroków, powolutku od jednego kółeczka i coraz więcej i nie zaprzestawać przede wszystkim. I damy radę biegać na biegu kołykowym. Tak jest, niezłomność, wytrwałość, dokładnie. Ta impreza ma taki charakter rodziny. Ja widzę tutaj, że państwo przyszliście całą rodziną. Jest tak. Dziadek i babcia, chociaż tak, to ciągle młodzi ludzie. Ale mimo wszystko właśnie ten charakter tego wydarzenia, ten rodzinny, jak pani to odbiera? Ja myślę, że ledwo co się zaczął grudzień i ja tak nie ukrywam, że miałam taki cel tego, żeby wyjść, przebrać się, pokazać dzieciom, babci, gdzieś tam możliwość wspólnego biegania, czyli przyjemności, satysfakcji, ale już poczucia tych świąt za niektórych, które jednak zbliżają się bardzo szybko. Więc od dzisiaj myślę, że jest okres prawdziwie świąteczny tutaj na stadionie Osiru. Dzisiaj ma pani troszkę inną czapeczkę niż wszyscy. Ma pani to według pani pomysłu? Prezenty. No ostatnio byłam na biegu mikołajkowym prezentem całości, więc dzisiaj chyba skromnie troszkę, ale fizycznie bardziej się zmęczyłam i tak tu odzwierciedlam ten bieg. Pięknie, pięknie. Bardzo dziękuję. Dzięki, pięknie. Super.